Dzień dobry. Tutaj ogrody Montessori, edukacja w domu. Ciocia Iza z grupy Fiołków. Drogie dzieci, jak zapewne pamiętacie, 2 dni temu posiałam rzeżuchę. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak rzeżucha pomalutku zaczyna kiełkować. Zobaczcie. Mam nadzieję, że wszyscy dokładnie widzą. Ziarenka rzeżuchy popękały i zaczynają powoli kiełkować. Nasz talerzyk się powoli zmienia. Cały czas o swoją rzeżuchę dbam, podlewam ją i obserwuję, co się zmienia. Teraz również troszeczkę ją podleję. Mam nadzieję, że Wasza rzeżucha również zaczyna kiełkować i powoli pojawia się kolor zielony. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.